Głos alarmowo? Nie, bo nie był milicyjny. Ramka przedniej szyby była z milicyjnego, bo jest niebieska była kiedyś. Ale co ciekawe, u was był kiedyś na samym początku biały cały i najprawdopodobniej jeździł w barwach UN, czyli tamtych, wiecie, United Nations, ONZ, czy chuj wie co to tam jest. Nie wiem gdzie jeździł, ale kiedyś jeździł gdzieś w takich, tak na biało, cały na biało, takimi literami czarnymi UN. No, a potem był zielony, taki wojskowy zwykły. A potem był bardziej zielony, ale taki mniej wojskowy zielony. Taki właśnie dziwny zielony. A potem był znowu zielony, taki bardziej wojskowy. A potem znowu wojskowy zielony. I... no, można sobie taką archeologię robić. Rocznik... to też może zrobię. W ramach zagadki. Bo kurwa, to tak... no, ciężko stwierdzić po nim. Może mieć między... 40, a nie, czekaj, chwila, kiedy oni to do... ten mój model chyba do 2007 był klepany. No, może mieć od 50 do 20 lat, czy coś takiego, no. Między 40, no ale coś w ten deseń. Z 2007, no, jak zobaczycie na filmie, to dokładnie ten samochód z takimi rozwiązaniami technicznymi był produkowany do 2007 roku. A później wszedł ten chyba UAZ Hunter, taki już troszeczkę bardziej, no prawie samochodem można to nazwać, bo ma wspomaganie już tam jakieś jedno z drugim. I zawieszenie jakieś bardziej rozsądne i takie tam. Bujanie miałem zmniejszyć i playlistę może zmienić ewentualnie, żeby znowu nie tłuc tych lubianych. To jak będzie jakiś szlaf plac będzie to wtedy. O zamiłowanie do klepania jednego pisiela. No żaj! Ideału nie trzeba, nie ma co zmieniać, nie? Ale plus jest taki, że no to jest, części do tego jest sporo, no i części można niektóre wsadzić, wiesz, no i od tego teraz bieżącego i ten, no także z częściami, no u nas, no teraz, no mówię, odjebała im palma trochę tam, no i teraz jest to utrudnione. No bo jednak części z Rosji, nie? Są nowe do tego. Chociaż z Ukrainy też są, tylko ponoć jakościowo są gorsze. Nie, części, jak ja kiedyś tego UAZa szukałem, te parę lat temu i sobie tak, wiecie, robiłem obczajkę na temat części, to te części podrożały tak mniej więcej z dwa razy teraz po wybuchu wojny. No, niestety, no tak mówię, z Ukrainy. Ja osobiście nie próbowałem, nie testowałem, ale podobno ludzie tam ostrzegali, żeby właśnie nie kupować ukraińskich części, chyba że się chce każdą część potem posiedzieć chwilę z pilniczkiem, z czymś tam, żeby ją jakby dopracować. Nowe części, nie? Jeszcze sobie tam musisz coś wyszlifować, bo jakieś zadziory zostawili na odlewie, czy jakieś takie inne tematy i potem się te części rozsypywały szybciej, czy coś. Ja teraz mam kupione już ten wszystkie hamulce i tłoczki 4 do przodu są węgierskie, a tylne są ukraińskie. I je sobie rozebrałem i sobie pooglądałem, jak wyglądają, ale nie widzę jakichś tam niedoróbek za bardzo, także może... Nie wiem. No, na plus, że gazik mam polski, to można sobie... przynajmniej do gaźnika są łatwo dostępne jakieś tam pierdolety. O! Nie służył mój w milicji. Jego ramka przednia służyła w milicji, bo jest niebieska była kiedyś. Ale... reszta służyła w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Był biały, z UN napisem.
Ale nie ma żadnych kul po dziurach. Chyba że zaszpachlowali po tym wojsku. Kurwa, oni tam szpachlowali. Zobaczycie. Szpachl jest tak w jednym miejscu z 5 mm. Kiedy film? No za niedługo. Za niedługo. Precyzyjne info. Jak skończyłem zbierać na tym live'ie z Minecrafta wtedy, nie? To też miał być niedługo kupiony XD.